Żywoty świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok. Piotr Skarga. Żywot Makarego z Egiptu, pustelnika. Wypisany od Palladiusza, biskupa kapadockiego, który o tymże czasie żył, około roku pańskiego 433. Wspomina go Sokrates, Liber Quartus, Caput Duodevicesimum, Historia. I Rufinus, Liber Secundus, Caput Quartum. Hieronymus, Epistola Vicesima Septima. Świętych i nieśmiertelnych ojców Makarego z Egiptu i Makarego z Aleksandrii, żywot wypisując, wielkich rzeczy, które w nim są ku wierzeniu trudne, obawiam się wypowiadać, aby mnie kto jako kłamcę nie wspominał. Ale wiedząc, iż Pan Bóg traci wszystkich, którzy kłamstwo mówią, prawdę znać będę na milszy Lausie, do tego Lausa pisał, której ty nie tylo wiary nie uwłaczaj, ale się z takich sług Bożych kochaj, którzy prawdziwie makarami, to jest błogosławionymi, byli. A mówiąc pierwej o makarym egipskim, ten lat żyjąc 90, 60 strawił na puszczy. 10 lat pierwszą w tak ostrym i powściągliwym żywocie żył, iż go młodo starym zwano, bo nad lata swe i przed czasem wielce duchownym został. Gdy miał lat 40, dana mu była moc od Pana Boga na wypędzanie czartów i na leczenie rozmaitych niemocy i na proroctwo o rzeczach przyszłych. Do dostojeństwa też kapłańskiego był przyszedł. Miał jednego ucznia Jana, którego upadek z daleka, bo się aż po śmierci jego pokazał, widząc, tak mu mówił. Słuchaj mnie, Janie, a upominanie moje wdzięcznie ku pożytku twemu przyjmij. Skuszony jesteś łakomstwem, ale słuchać li mnie będziesz, w bojaźni i w służbie Bożej doskonałym zostaniesz i bicz Boży ku domowi się twemu nie przybliży. A jeśli moje upominanie porzucisz, plaga na cię Giezego przyjdzie, bo jego grzechu staniesz się uczestnikiem. Nie dbał on Jan na takie ojcowskie upominanie, a więcej Judasza na łakomstwie usiedlonego naśladował. I po lat 15, gdy sobie niektóre dobra ubogich przywłaszczył, srogim trądem zarażony jest, iż na położenie palca miejsca w ciele jego wolnego nie było. To jego takie było proroctwo. O jego pościech, modlitwach ustawicznych i niespaniu i pracej próżno mówić, ponieważ te rzeczy i innym wspólne są, w których się rozmaicie oni słudzy Boży na puszczy ćwiczyli. Jeden się nad drugiego w tej świętej zazdrości do cnoty i umartwienia ciała ubiegając. Słyszałem, iż ten święty w ustawicznym prawie zachwyceniu do rzeczy niebieskich przebywał, większy czas o Panu Bogu i rajskich zabawach trawiąc. Jeden Egipcjanin do niektórej uczciwej niewiasty żony Partenika w nieuczciwą pożądliwość upadł, której nie mogąc przy jej cnotę i stateczność i wiarę ku mężowi użyć, szedł do czarnoksiężnika mówiąc: albo jej serce ku mnie zapal, albo ją mężowi jej, żeby ją wzgardził obrzyć. Gdy serca jej czartowskimi sidłami nie mógł ułowić on czarnoksiężnik, oczy tych, którzy na nim patrzyli, zaraził, iż się nie tylo mężowi własnemu, ale wszystkim klaczom być zdała. Przestraszony mąż, gdy mu się i chodząc i leżąc taką być widziała, wielce płakał nad nią, wiedząc, iż to żona jego, a już pewnie mniemając, iż za czarami obrócić się w onem bestią miała. A zwłaszcza, gdy widział, iż przez 3 dni ani je siana jako bestia, ani chleba jako człowiek, wielce się smucił.
i przyzowie kapłanów, aby się przypatrzyli, a radę jaką dali. Ale toż się im też zdało być, jakoby klaczą była, a nie człowiekiem. Arsie domyślił wieścią o uzdaną do świętego Makarego na pustynią, którą gdy ujrzał Makarius, rzekł: jest to prawa biała głowa. Oczy tylo wasze zwiedzione są, a ona żadnej odmiany nie ma. Końskie wy oczy macie, przeto ją bestią być rozumiecie. I wnet poświęciwszy wodę, polał jej głowę, modląc się Panu Bogu za nią. Tedy wnet ona obłudna postawa z niej spadła. I już ją każdy tak, jako była człowiekiem, być widział. I kazawszy jej dać jeść, upominał ją, aby w kościele często bywała, a używania Najświętszego Sakramentu nie odwłaczała. Bo cię to powiada. Dlatego potkało, iżeś już przez 5 niedziel do niepokalanych tajemnic Zbawiciela naszego nie przystępowała. Miał i ten obyczaj, ten święty. Wykopał sobie pieczary w ziemi, długie i głębokie, w które się krył na pokój, gdy mu ludzie do jego bogomyślności i modlitwy przeszkadzali, w których go naleźć nikt nie mógł. To też o nim pewnie twierdzą, iż nawracając jednego heretyka, który z martwych wstania ciał naszych pszał, umarłego wskrzesił. Czasu jednego matka jedna syna mu przywiodła wielkiego żarłoka, który miał ducha obżarliwego, iż gdy zjadł 3 wielkie bochny chleba, a wody się napił, wszystko co zjadł, wiatr, który z ust puszczał, obrócił. Bo jest jedna rota niektórych czartów, które ognistemi zowią, z której to ten był. Bo też między czarty, jako i między ludźmi, różność jest. Jedno mają przyrodzenie, ale niejednakową moc i dowcip. Matka tedy ona prosiła tego świętego za synem swym. Modłę zań czynił święty Makarius. I ucichł on czart. Po tym spytał matki, jakoby chciała jego jedzenie umiarkować. Wiele by miał jeść na potem. Ona rzekła: niechaj już na 10 funtach chleba przestanie. A on ją zgromił, iż tak wiele podała. I modląc się jeszcze za onym młodzieńcem i 7 dni poszcząc, odpędził od niego czarta, rozkazując matce, aby mu więcej chleba nad 3 funty jeść nie dawała, i to jeśli robić będzie. Jam tego świętego nie mógł widzieć, bo już rok przed tym, niż Limiana pustynią szedł, zasnął był. Obrok duchowny. Z dopuszczenia Bożego może czart oczy ludzkie mamić, szkody ludziom czynić i trudności i niemocy przez naczynie swoje czarownicze albo czarowniki zadawać. Wszakże w grzech wwieść nikogo, który mu się sprzeciwi, a prędko się w przystojną zbroję nań ubiera, nigdy mocą swoją nie może. Wszystka piekielna moc o jeden grzech śmiertelny niechcącego chrześcijanina, a w zbawieniu swym czujnego przywieść nie może. Tak Justyny świętej męczenniczki, jako i tej uczciwej białej głowy, czart wszytką mocą swoją przywieść do nieczystości i żądzej cyprianowej nigdy nie mógł. Bo się posty, modlitwami, trudzeniem ciała swego sprzeciwiała. Co się dotyczy innych rzeczy, okrom serca naszego, daje Pan Bóg czartu moc i na ciała, i na zdrowie, i na majętność ludzką, jako to na Jobie świętym znaczno jest. Wszakże nigdy bez przyczyny tego Pan Bóg nie czyni. Przepuści czarownicę i z jej czartem, który jej służy, albo na karanie nasze za grzechy, albo na doznanie cierpliwości naszej i na wysługę i odpłatę naszą, albo do jakiej cnoty pobudkę nam dając. Jako widzisz, na tę uczciwą żonę to dopuścił, iż nabożeństwo swoje zwykłe i chodzenie do stołu Bożego opuściła. W tej mierze, gdy widzi człowiek, iż zczarowany jest,
Nie ma się do czarów uciekać ani do diabłów żadnych. Boże, tego nie daj. Bo do tego końca czart zmierza i dlatego szkody czyni, aby mu się ludzie pokłonili, a jego o pomoc prosili. I to z nim bałwochwalstwo stroili. Lecz ty miej się na pieczy, gdzie szkodę przez czarowanie czyni, do Pana Boga i do kapłanów jego ucieczkę miej. Nie pokłonię się tobie czarcie, mówiąc. Jedno Bogu memu, który gdyć rozkaże, przestać musisz, a ty z swymi czary do piekła przepadnij. Nie od ciebie czarcie cierpię, ale od Boga mego, od któregoś dozwolenie wziąć musiał. Bo i Job tak mówił, Pan dał, Pan wziął, chociaż czart brał z Bożego dopuszczenia. Po drugie, widzisz, jako i używanie przenajświętszego sakramentu u starych chrześcijan częste było. A mieli je sobie za obronę od grzechu i sideł diabelskich. Tam diabeł moc ma i grzechy śmiertelne w te serca rad wmawia, gdzie go tym najświętszym sakramentem nie straszą. Lenistwo szczere w nas próżną onem wymówkę wnosi. Boję się, abych niedostojnie i na sąd nie przyjął. A kiedy, proszę cię, dostojnie przyjmujesz? W rok raz, powiadasz, na Wielką Noc. A tam czemu się tego nie boisz? Rzeczesz, bo się tam gotuję i dufam Panu Bogu, iż mnie On sam uczyni dostojnym. Dobrze mówisz, iż cię On sam, któryś to rozkazał, wspomóc do tego i dostojnym uczynić może. A za twoim gotowaniem, które Bóg wie, jakie jest, i przez 100 lat dostojnym by się nie stał. A jeśli Pan Bóg gotowszy jest do dania, niżli ty do brania, a nie raz w rok, ale ilekroć prosić Jego i gotować się będziesz, tej łaski, która cię godnym uczynić może, użyczyć tobie obiecał, już wymówki nie masz. A wina wszystka omieszkania dobra twego na twoją się gnuśność obala. Nie wiesz, niedbalcze, iż kto dziś nie jest, jutro mniej gotowym będzie. Przegrzeszne zabawy świata tego. A im dalej od tego ognia odstępujesz, tym zimniejszym do rzeczy boskich zostajesz. Im rzedzej pożywasz, tym rychlej smaku tak wdzięcznej potrawy zapominasz. I mniej pragnąć jej będziesz. Nie wiesz, iż używanie jedno tej przedziwnej świętości gotowszym cię i ochotniejszym do drugiego czyni? Wrota sobie do upadku w grzechy śmiertelne otwarzasz, gdy sobie tej potrawy anielskiej uwłóczysz. Na drodze rozkazania Bożego prędko zemdlejesz i ustaniesz, gdy się tym chlebem z Heliaszem posilać nie będziesz.